Cześć w sobotę. Tak jak widzieliście na filmie, tutaj kolega podesłał mi film z sortowania ostatniej partii Prince'a. Także mogliście sobie zobaczyć, jak to tam mniej więcej wygląda. Słuchajcie, no ja już jestem praktycznie po sezonie sprzedażowym tego jabłka. Zostały jakieś tam resztki. Chyba 20 ton Jonego Reda z tego, co liczyłem tak wstępnie, jakieś tutaj kilka skrzyń i dareta. No możecie sami zobaczyć, jak to wygląda. Słuchajcie, to nie wiem, to jest chyba brudne od czegoś. No tak jak widzicie, no te uszkodzenia gradowe się trafiają niestety. Co mogę powiedzieć, no słuchajcie, no najlepiej wypadł z tego wszystkiego Golden. Zostały mi go jeszcze, a dwie skrzynie w sumie, tak wiecie co, zostawiłem, żeby być może jakieś soki z tego zrobić, no nie wiem. Także zaraz wam to się postaram pokazać, jak to wygląda. No tak jak widzicie. Jeżeli chodzi słuchajcie, o samą jakość przechowywania, no to jest ok. Natomiast co, no gdzieś tam te uszkodzenia gradowe się trafiają niestety. Tak jak wam mówiłem, no ja miałem z tym duży problem w tym roku. Więc to jest taka zmora dla mnie. Jeszcze wam pokażę kilka sztuk tego Jonego Reda. Jak to mniej więcej wypadło po okresie przechowywania. Co prawda
No nie za długiego, no bo to bardzo krótko w tym roku, bardzo szybko. No ale jednak przechowywania, jakby nie było. Także widzicie, tak to wygląda. No i możecie sobie tutaj zobaczyć, słuchajcie. Myślę, że to widać dobrze. No i podejrzewam, że przy sortowaniu, znaczy podejrzewam, jestem pewien po prostu, że no niestety przy sortowaniu to pójdzie w odsort. No bo to są te, sami widzicie, strzały od, no wiadomo, no od tego gradu niestety. Także tak to wygląda. Tak wyglądają sprawy, jeżeli chodzi o kwestie przechowywania. Słuchajcie, jak wypadło sortowanie, już wam mówię. Na Goldenie ten odsort tak mniej więcej to 10%. Natomiast Prince, co prawda tam jest jeszcze jedna partia, która jest nieprzesortowana, no ale to biorę pod uwagę na razie to, co tam wyszło. No, słuchajcie, niestety nawet do 30%. Wiadomo, na to się składa te owoce, które tam nie trzymały wymiaru, które były niestety uszkodzone przez ten grat. Także no, tak to wygląda sprawa, nie czaruję tutaj z niczym. Tak to wygląda niestety realnie. Natomiast, no tak jak mówię, ja już tego nie chciałem dłużej trzymać, bo no, być może cena wzrośnie, ja nie twierdzę, że nie wzrośnie. Natomiast tak jak wam mówię, no, w tym roku nie był to towar takiej jakości, jak ja bym tego oczekiwał. To nie był po prostu towar taki handlowy, jak powinien być. Tyle, no, dlatego może decyzja taka, a nie inna. Słuchajcie, tam mówicie coś o tych... Także kwestie przechowalnicze, handlowe i tak dalej, sortowania. Mniej więcej wam tu wytłumaczyłem. Kwestie tam, jeden z widzów też poruszył kwestię tego, żeby nagrać coś na temat ciągników. Słuchajcie, no ja myślę, że mogę się wypowiedzieć na temat tego, czym ja pracuję, że poczekam z takim materiałem na wiosnę, wiecie, no. Nie będę tego nagrywał na sali, tylko po prostu gdzieś tam na wiosnę, jak się zaczną już te roboty, no to gdzieś tam w sali się to nagra. No moją opinię po prostu na ten temat, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, co mi się podoba, co musiałem poprawić, bo na przykład w tym małym maskowniku jedna rzecz taka podstawowa, bez której ja sobie nie wyobrażam pracy tym ciągnikiem, była do poprawienia i ja to zaraz po zakupie zrobiłem, bo no mówię, po prostu źle mi się wymieściło i koniec. Także tak, słuchajcie, jutro, tak jak wam mówiłem, ten materiał tego zapunkowania i z tej bawełnicy. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o temat cięcia, no to temat cięcia zakończony, także właśnie będę już zanudzał tym tematem. Ale słuchajcie, no naturalna kolej rzeczy, że po prostu no, ja bym chciał, żeby to szło po prostu zgodnie, znaczy rozmy kanału, po prostu to, co ja nagrywam, żeby szło zgodnie z tym, co robię w sadzie, jakie na dany moment są przeprowadzane prace. I tak bym to widział po prostu. To ten vlog, nie traktujcie tego jako jakieś doradztwo sadownicze, bo ze mnie żaden doradca, mówię, nie mam tam jakiegoś wykształcenia w tym kierunku, nic z tych rzeczy. Tak jak wam kiedyś już wspominałem, ja też się całe życie uczę i wiele też wiedzy czerpię po prostu z doświadczenia innych sadowników. No tak to działa, słuchajcie, także nie traktujcie tego jako jakieś tam moje doradztwo, po prostu ja mówię, założenie moje było takie, żeby tą pracę naszą, sadowników, pokazać od zaplecza. A powód tego był bardzo prosty. Słuchajcie, często się spotykałem z komentarzami, że a, bo sadownik to wsadzi, mu rośnie i tak dalej. I między innymi te komentarze takie wpłynęły na tą moją decyzję, że tam się gdzieś zacząłem interesować tym nagrywaniem, żeby po prostu pokazać od zaplecza to wszystko, jak to wygląda, no, że to nie jest tak kolorowo, jak to się dookoła o tym mówi. No. Sami dobrze o tym wiecie, że to jest po prostu kupa roboty wokół tego i samo tam nic nie rośnie, także
ja bym to po prostu tak widział. To ma być taki przekrój przez no po prostu takie, no nie wiem, no życie zwykłego sadownika, o tak to nazwijmy. Także taki mój pomysł na to wszystko był i po prostu w tym kierunku będę chciał iść, żeby po prostu to dokumentować tą pracę i wszystko, co się z tym wiąże. Tak jak mówiłem, no to ten kanał nie będzie, na razie jest i na pewno zawsze pozostanie kanałem sadowniczym, natomiast no nie można cały czas w kółko gadać tylko o sadownictwie, więc z biegiem czasu na pewno gdzieś tam się pojawią też jakieś inne tematy, takie poboczne po prostu, no, bo czym ja tam się jeszcze ewentualnie zajmuję na co dzień. Także myślę, że przyjdzie na to czas, żeby też zająć się nagrywaniem tego typu tematu. Słuchajcie, i tak to wygląda. No ja to tak widzę, tak bym to chciał robić i myślę, że w taki sposób będę to robił. I sobota mija, tak jak widzicie. Widać troszkę wzmożony ruch na drogach. No, część wyjeżdża, ludzi część zjeżdża. Nie pamiętam, w którym tam regionie ferie teraz są. Ale jakiś tam pewnie wpływ ten ruch na drodze też to ma. Także słuchajcie, na spokojnie, bezstresowo, przy weekendzie. Plany na jutrzejszy odcinek, tak jak wam mówiłem. Na dzisiaj myślę, że wystarczy tego materiału, żeby was zbędnie nie zanudzać. Także słuchajcie, miłego weekendu, spokojnej soboty i pozdrawiam. Do jutra.